Ników, spoko. Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Dzisiaj zagram sobie Conquesta z Prezainem aka Pipczyński. Oj, to Aziz jest, skaczą sobie Jumping Party. Witam, witam. Witam, witam. Witam, witam. Zagram sobie Hoi, jak to się mówi? Hoi? A jak to się odmienia po polsku? Chujem se zagram. Nie wiem, wszystko tak nazywają, ja se zagram Hoiem. Dobra. Jest to ADC z bardzo interesującymi skillami, mianowicie jego pasywka jest to takie coś, że jeśli dostanie krita, muszę trochę przyciszyć grę chyba, albo w sumie, jeśli dostanie krita, ja będzie mógł zostać skrytowany przez następne 3 sekundy. Bardzo fajna pasywka, zwłaszcza na late game. Save'em Hoga. Jego pierwszy skill jest to taka wybuchowa strzała, która się odbija od ściany 3 razy i może bardzo daleko polecieć. Jego druga umiejętność jest to taki mark, który markuje przeciwnika. I nie wiem, co dokładnie to robi. Dodatkowe obrażenia za każde 10% ich brakującego zdrowia. Aha, no właśnie, czyli po prostu zadaje 10% obrażeń dodatkowych. Im więcej... Popatrzcie. Na dodatek stunuje, jeśli mamy na nim marka. Jeśli mamy na nim marka, to nasza jedynka stunuje. Każda nasza umiejętność ma dodatkowe działanie, jeśli mamy na nim zarzuconego marka. Trójka jest to takie coś, że lecimy do góry. Jak to działa w ogóle ta trójka? Wyskakujemy w powietrze, nie? Bardzo potężny DLC jest. O, trafiam jeszcze. Ojej! Któregoś dnia trafię bazowego. Dobrze, spłukowaliśmy ich trochę, bardzo mocno, bym powiedział. Ymir co kupił? Ymir jeszcze nie ma blinka. Ja czy w ogóle Hoja go wbijamy, nie? Ja go omarkuję. Bęc, nie trafiłem, zjebałem. Widzieliście, teraz próbujemy odbić od ściany, żeby Hoja trafić. Dobra, Bejteronis. Zaraz wam trójkę pokażę. Jeśli trójka to jest takie wylecenie w powietrze, która leci na tak mały, nieduży range. O jest, trójka się skończyła. Powiem ci, że teraz w ogóle mi się chciało grać w Smite'a. Bo zacząłem bardziej zwracać uwagę nie na postacie, które lubię i nimi gram, tylko po prostu, bo są w mecie i to są top piki. Mhm. I miałem po prostu czasami nawet problem z wybraniem postaci, bo nie grałem postaciami, które lubię, bo nie są w mecie na przykład. No. A żeby wybrać z top pików, po prostu mi się zaczęło to nudzić, nie? Bo cały czas z tymi samymi postaciami. No, też tak czasami miałem. Dawaj coś. Ale po tych... Postaw kwiatka. Nie mam, tak. Postaw u nas kwiatka tutaj, bo żeby się mi mana regenerowała, wiesz? Słucham? Postaw kwiatka, żeby się tu mana regenerowała, bo już mi się blue skończyło. Czekaj, bo muszę przyciszyć, okej. No także po tych mistrzostwach trochę inaczej, tak mi się wydaje, no, że będzie. Dawaj, Hoja, wiemy. Albo Ymira? Ymira. Mamuta. Oh, Ados. Dobra. O kurwa! O kurwa! O kurwa! Pozdrawiamy. O kurwa! O ja cię wierdzielę, no to nice one! Stawiamy na top 5 placy? No to jakie top 5 placy, co to przecież było? To był... To był noob place z extra. O ja cię, no co to było? What the fuck? Lol. Ojej, no wiem o tych, o midcampach. Top 5 widział top 5 place. Jaki top 5 place, majster? Triple kill, kurwa. Zresztą to jeszcze casual jest. No właśnie. Triple kill podczas tego. Ale nie, to było dobre. Obydwaj dobrze zagraliśmy, a oni zagrali chujowo. Ale jaja, ty. No to było fajne. Thanks. No problem. Także ludzie, widzicie. To był ult. Tak działa mój ult. Z dwójką.
Z dwójką mój ult stunuje. Ult to jest coś takiego, że wywalam 9 kul w powietrze, one spadają chodź w dano miejsce, nie? Chodź na blue. Już idę, wave jest. Okej. Ale jestem do przodu teraz. No, trochę. Teraz to coś wybiło go w powietrze, jak mam dwójkę na nim. Dobra, dziękuję. Teraz coś slow jego. Dobra. Ja idę na mida. Jestem tak do przodu, że go mogę spokojnie zabić, także idę po blue teraz, żeby mnie nie znikło. Tym czymś nie dostanę, nie da się przecież tym przejść przez ściany, to jest kapa, ale jak się dało, to byłem OP. Ta postać jest świetna, już ją lubię. Ja pierdziu. Nie da się zabić. Cholera. Enemy has been slain. Very well done. Także skille ma bardzo interesujące. Idzie, już widzę Hoi. Ale Sylvan mi dobrze idzie. Sylvanus jest świetny, ja też go bardzo lubię. No, i Mirlo, patrz. Okay. Pilniesz? Czekaj. Imir ma blinka już. A on ma blinka? No. Ma blinka, więc uważaj. Patrz, go gram. Jest na low, ale może zaryzykować. Będzie ryzykował. Kurwa, zjebałem. A, zjebałem to. Nie patrz, jak go gram. Nie wyszło. No to co, no wychodzi czasem nie wyjść. Dobra, łyczka, herbatki sobie zrobię. No zdrówko oczywiście. Dziękuję. Czy ja zrobiłem, czy ja zmieniłem jakość? Powiedz, że zmieniłem jakość, bo jak nie zmieniłem, to będzie... Zmieniłem, uff. Bo by było chujowe się nagrało. Dobra, lecimy. Kolejny. Także moi drodzy, postać fantastyczna, bardzo mi się podoba. Skille ma interesujące, myślę, że z unicorn buildem attack speed będzie miał i mógłby nawet zaistnieć w mecie. Jeśli nie wiecie, co to jest unicorn build, już tłumaczę. Jest to build, który budujecie bez crit'ów. Budujecie go bez crit'ów, budujecie go tylko tak jakby true damage build, czyli bez Deathbringera, bez Rage'a. Rage jest chyba tam. Znaczy są różne wersje unicorn builda. Oryginalny Unicorn build ma tylko penetrację, czyli Titan's Bane, nawet tam wchodzi ten, Brawlers. Tak. Wiem to już tą wersję. Uważaj, Ymir. Retreat! Dobra, nice. Ale dzięki temu buildowi wreszcie właśnie... Tak, tak, ADC, którzy nie byli w mecie, którzy nie mają attack speedu wbudowanego, zaistnieli, nie? Dokładnie właśnie to jest. Ja się z tego cieszę bardzo, bo... Też się cieszę. To, że są za głośno, to smite, cię nie słyszę. Retreat right lane. Też mam głośno smite. Powinno być dobrze. Ale ta nasza akcja była zajebista. Tak. Ale ogólnie ten Thanatos nie gra jakoś super dobrze. Uważaj, on tutaj jest. Zamać, prawie. Idziemy, cześć, zobacz, czy mają buffa. Ja bym miał na nim marka, to by został spowolniony i byśmy go mieli. Tak? To dawaj. Znaczy mówię na tym. Ująłem mirze. Teraz ja nic nie mam. Okej. Okay. Dobra, chodź na buffa. Ich. A nie, jeszcze nie ma. Do takiej okazji. Dawaj go. Oh shit. Nie mam many. Dobra.
możemy wrócić, jak chcesz. I no, kupa zrobić, czy nie? Postaw tu jakieś kwiatki. I Mir jest. Widzę. Ten Mir strasznie pasywny jest. Bardzo. Dobra. Muszę wziąć Sylwanusa, możemy sobie pozwolić grać bardziej agresywnie. Wiesz co, musimy się sprężać, bo ja idę na... Do fryzjera. Nie do fryzjera. Możesz mi helpa. Kurwa, lol. Ty nie rób tego, Blu, nie? Mówiłem, żebyś się sprężał. A oni nam go zrobią chyba. Nie, no dobra. Zjebałem, powinien tam już iść szybciej. A nie, nie robią. Ścisną towera. Nie miałem pizza, no i... Ej, kurwa! Czemu on to robi? To myślisz? To, to. Jakby co, Hawk 3 ready. Możemy. Enemy missing middle. Właściwie to już moglibyśmy robić tą Gold Fury. No to rób, zacznij. O Jezu, jak to dziwnie bez Weisspachera. Już nie, skończyły się te. Skończyły się jak skrzynki i nie mam Weisspacha na nich. Da się, ale to się. Ale nie ma tego. O kurwa, macie gigant. Chowuj! Dobra, mam. Ale mamy go. Mamy, mamy. O czym rozmawialiśmy? O tym, że jest fight? Nie, 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 coś innego. O kurwa, teraz. A, o tych skrzynkach. To są skrzynki za 200 gemów, teraz chyba takie. Tak, ale. Właściwie to. Nie ma znaczenia, czy dostaniesz. Help me, proszę, someone. O, mamy. Jest! O, wygraliśmy. Czemu oni się poddali? Jezus Maria, tylko 4K do przodu jesteśmy, to nie tak dużo. Ej, gosę. No dobra, także ugraliśmy mecz bardzo fajnie. No, Place był w tym meczu, no nie powiem. Był na samym początku pierwszy gang i odrodł triple. To było zajebiste, powiem. Także... Dzięki wszystkim za obejrzenie materiału. Komentujcie, lajkujcie. Subskrybujcie na 500 subów, powtarzam, jest przygotowany giveaway. Także dzięki wszystkim jeszcze raz za obejrzenie materiału. Trzymajcie się, do zobaczenia, hoplay!